Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z programu Szkoła. I oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. I proszę was teraz z całego naprawdę serduszka, wysyłajcie mi na Instagramie wiadomości prywatne z poleceniami kolejnych odcinków, które chcielibyście, żebyśmy obejrzeli na naszym kanale. Loki doki, teraz możemy już oglądać. Zapraszam! Kaja Stępniewska i Marysia Madej z gimnazjalnej 2 D są najlepszymi przyjaciółkami, ale ostatnio często się sprzeczają. Marysię fascynuje astrologia, horoskop i wróżby. Czyli to, co mortadelki lubią najbardziej. I Marysia, kochanie, naprawdę nie jesteś jedyna. Ja też mam swoje głupie gazetki. I na przykład gazetka Nieznany Świat, Duchy Teneryfy, Rozmowa z Medium, czy Watykan udostępni tajne informacje o UFO. Proszę, kochani, dosłownie nie śmiejcie się ze mnie. Przechodziłem sobie przez ulicę i zobaczyłem, że pod jakąś... Co to była? Księgarnia? Biblioteka? Generalnie jakiś sklep z książkami? Było pudełko z tymi gazetkami i z karteczką, że są za darmo. No i jak zobaczyłem te tytuły, no musiałem je wziąć. Plus, powtórzę już setny raz, za darmo to rozsądna cena. No dobra, to co my tu jeszcze mamy? Niebezpieczne spotkania z UFO. Droga maga. Nauczyciel z nieba. Jeszcze jedno mam, czekajcie, gdzie to jest? Grupy rodzinnych czasy. Co tam się działo? Kim są oni? Sny, które pomagają żyć. Obyś chorował jak najdłużej. Dziękuję, pan gazetka, dziękuję. Kaja nie może tego znieść. Weź znowu nie zaczynaj, nie słuchaj tych bzdur, dobra? Kaja! Od przeznaczenia nie uciekniesz i to nie są żadne bzdury. To jest akurat prawda. Oglądałem kiedyś taki film, nazywał się Oszukać Przeznaczenie. I mogę powiedzieć, że postacią w tym filmie, no, nie udało się. Właśnie w gwiazdach zapisane są największe tajemnice świata. To jest prawda. To jest akurat prawda. Boże, patrzcie, jakie spodnie Kaja ma dzisiaj na sobie. Wyglądają, jakby sama je uszła, w dodatku po ciemku. Ej, ale dobra, pośmiałaś się już. Mój Boże, spójrzcie, co Kaja ma na sobie. Spodnie, które udowadniają, że jest świetną krawcową i prawdopodobnie kiedyś będzie miała zajebistą pracę. Ha, 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 ha. A jakbyś chciała wiedzieć, to tak, uszyłam je. W przeciwieństwie do ciebie nie ma dwóch lewych rąk. Ojejku, szkoda tylko, że nie masz gustu. Ej, ludzie, komu podobają się spodnie Kaja i ręka w górę? No, mi tak średnio, ale wiem na pewno, komu się spodobają. Podobają ci się spodnie tej dziewczynki tutaj? Tak. Dziękuję. Możesz już iść, dziękuję. Udowodniłem, co miałem udowodnić. I Juleczka, wychodząc, kopnęła mój miecz świetlny, który się uruchomił. Tak, posiadam miecz świetlny. Uważajcie, tam jestem groźny. Teraz już nie mam nogi, dzięki. Weź, Majka, ogarnij się. Patrz, nawet twoja najlepsza kumpela uważa, że są beznadziejne. Ej, weź, ty jesteś naprawdę jakaś pusta. Są ważniejsze rzeczy na świecie niż jakieś ciuchy, dobra? Właśnie, są ważniejsze rzeczy na tym świecie niż ubrania. Na przykład miecze świetlne. A wiecie, co jest lepsze od miecza świetlnego? Dwa miecze świetlne. Pusta? Weź! Ty kretynko, oblałaś mnie! Zobacz, co zrobiłaś, moje ulubione spodnie! Z jakiego domu jest ta dziewczyna, że ona sądzi, że może tak po prostu sobie ludziom rwać ubrania na ulicy? Co jest z tobą, dziewczynko, nie tak? O, ja wiem! To musi być jedna z tych rozpieszczonych, złych nastolatek z programu Nastolatki Rządzą Kasą. Co na ciebie wściekłaś? Jakaś głupia! O mój Boże, pani Kłosek, wystraszyła mnie pani! Dziwne, powinnam wyczuć, że pani idzie, bo by kwiatki zaczęły umierać, pojawiłby się zapach siarki i dym wszędzie. Co się dzieje? Moja podarłaka i spodnie! Nieprawda, same się podarły! Same się podarły! Najlepsza wymówka kiedykolwiek. Nie kłam. Ona wylała na mnie sok i mam teraz plamę! Nie kłam! To moja pierwsza szarpnęła Kaję! No a Kaję przez przypadek wylała na nią sok! Skrzyńska, dostajesz uwagę! O mój Boże! Po raz pierwszy w historii polskich szkół nauczycielka rzeczywiście ukarała właściwą osobę. No ja nie wiem jak wy, kochani, ale w mojej szkole to zawsze były karane niewłaściwe osoby. Z reguły te, które po prostu blisko stały i dostawały rykoszetem. Ale dlaczego ja? Bo ja tak powiedziałam. A ty proszę się iść przebrać. Ja idę po dziennik, za chwilę widzę was w klasie. Porozmawiamy o tym. Jak ja nie cierpię Kai! Już któryś raz przez tego zamulonego rudzielca mam przechlapane. Jeszcze zniszczyła mi bluzkę. Pożałuję, debilka jedna. Teraz podrę jej wszystkie ubrania! Ra! Kaja ma żal do Marysi, że nie wstawiła się za nią, kiedy Maja śmiała się z jej spodni. Uważa, że przyjaciółka powinna być po jej stronie. No ale popatrz, nawet tutaj w horoskopie pisze? Jest napisane, gówniaro! Pa, 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 pa. Jezus Maria, gdy w moim życiu tak mało rzeczy wychodzi i się cieszę z tego, że jakiegoś dzieciaka poprawiłem, bo źle coś powiedziała.
żebyś nie wchodziła w konflikt z ważną dla ciebie osobą. Weź już też. To nie może być. Daj, cześć. Hej. Hej. O co znowu wam poszło, co? Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób ten chłopak powiedział zdanie. O co wam znowu poszło? On ma dosłownie 8 lat, a już ma mindset takiego kolesia, co ma 50 lat i tylko sobie myśli, Boże, znowu te baby. Jezu, znowu się kłócą. No bo Kaja obraziła się na mnie o to, że nie podoba im się jej spodnie. Jezu, naprawdę. Jezu, no nie chodzi o spodnie, tylko o to, że się za mną nie stawiłaś, jak Maja szydziła ze mnie przy wszystkich. No ale, Kaja, pomyśl, miałam powiedzieć, że coś mi się podoba, skoro tak nie jest. No halo, no każdy może mieć swoje zdanie. Tak, ale prawdziwa przyjaciółka w filmie przyjaźni by skłamała. Dobra, ej, wyluzujcie. Od kiedy wy się przyjaźnicie, co? No od podstawówki. No właśnie. No dokładnie, od początku podstawówki, czyli już całe 3 tygodnie. To jest przyjaźń na lata. Dziewczyny, nie warto tego marnować. To może nie kłóćcie się o takie bzdety i się przeproście. Już, teraz. Serio się zastanawiam, ile razy ten chłopak musiał te dziewczyny godzić ze sobą, że on jest w tym takim profesjonalistą. Chcecie zmarnować taką przyjaźń przez jakąś głupią majkę i spodnie podarte Kai? No dobra, no Mariusz ma rację. Nie powinniśmy się kłócić. Przepraszam, no. Te słonie nie są takie złe. Dobra, przepraszam. No, jestem wściekła na Majka, wyżywam się na tobie. O, to co, koniec odcinka, mogę już iść? Jedzonko mi właśnie przyszło, Uber Eats. No, chcę iść jeść. No. Jezu, wariatko, nigdy w życiu nie chciałabym mieć innej przyjaciółki. Ja też, best friend forever. No i super, dziewczyny pogodzone, same szczęście. I nagle wchodzi pani Kłosek. Chodź, bo pani idzie. Siadajcie na miejsce. Już się nie kłóćcie. No proszę, Kaja sama podsunęła mi pomysł, jak mogę jej nieźle dokopać. Tak uwielbia tę głupią Maryśkę? To ciekawe, co powie, jak jej najlepsza przyjaciółka ją oleje i zacznie przyjaźnić się ze mną. Słuchaj. Marysia próbuje przekonać Kaję, że aby walczyć ze złośliwą klasową rywalką, która wyśmiewała się z jej spodni, Kaja powinna postępować zgodnie ze swoim horoskopem. W tym tygodniu wykorzystaj wojenne siły Marsa, które stworzą okazję, aby uporać się z twoim największym wrogiem. Raz na zawsze. Dziękuję, pan Mars. Dziękuję. Zabijcie mnie. Weź Marsia, ty znowu z tym horoskopem. Ty jesteś jakoś upętana. Wszystko, co tutaj piszą, to totalne wzory. Weź się ogarnij, dobra? Kiedy ty to w końcu zrozumiesz, że to wszystko jest udowodnione? Jest energia płynąca z jądra naszej galaktyki, oddziałująca na nasze życie. Jezus Maria. Dobra, powiem to. Chwila, mam gdzieś jakiś balonik? Poczekajcie, zaraz wrócę. O Boże, nawet z motywem kosmicznym. I teraz ten moment, to co teraz pokażę, będzie tylko i wyłącznie naprawdę dla młodszej widowni, bo ta starsza widownia to już na pewno o tym wie, to już jest wiedza powszechna, więc no. Jeżeli starsza widownia wie już do czego zmierza, to możecie sobie skipnąć, jeżeli nie, to obejrzyjcie. No. Dobra, mam balonik i wam opowiem ciekawostkę. Ten balonik, wyobraźcie sobie, że to jest wszechświat. W tym wszechświecie każda kropeczka, którą narysuję, symbolizuje na przykład galaktykę, no nie? I w tych galaktykach znajduje się miliardy gwiazd. I dużo z tych gwiazd, bo nie wszystkie, ma planety, które są złapane w pole grawitacyjne tej gwiazdy i orbitują wokół tych gwiazd. No nie, więc każda kropeczka to jest galaktyka. I gdy mieliśmy wielki wybuch, no te galaktyki są teraz dość blisko, prawda? Gdy mieliśmy wielki wybuch, ta cała energia tego kosmosu zaczęła się uwalniać, wszechświat zaczął się rozszerzać. I to rozszerzanie trwa do dzisiaj, ono nigdy nie zniknęło. Gdy wyobraźcie sobie właśnie wszechświat w formie takiego balonika, te kropeczki to galaktyki, to zobaczycie, co się stanie, gdy zaczniemy balonik nadmuchiwać, dosłownie rozszerzać. Przestrzenie pomiędzy kropeczkami się rozszerzyły. Widzicie to? Do czego tutaj w ogóle zmierzam? Do oczywistej rzeczy. Rzecz jest taka, że nie istnieje coś takiego jak jądro kosmosu, jądro wszechświata. Każdy punkt na tym baloniku, który byśmy sobie wybrali, zaznaczyli każdą galaktykę długopisem, ta galaktyka może być równie dobrze tym jądrem wszechświata, tak? To wszystko zależy od perspektywy. I ja wiem, kochani, że ten eksperyment z balonikiem już robił Visos i kilka innych kanałów naukowych, ale ja też chciałem zrobić dla tej młodszej widowni, która jeszcze o tym nie wiedziała. I w ogóle nie wspomniałem jeszcze o najsmutniejszym dla mnie elemencie tego, że wszechświat się rozszerza po prostu. A mianowicie, gdy wszechświat się rozszerza, te przestrzenie pomiędzy galaktykami się zwiększają. I niestety już teraz wiemy, że po prostu no, prędkość rozszerzania się galaktyk jest tak duża i tego wszechświata jest tak duża, że ludzkość do większości z nich nigdy nie będzie w stanie dotrzeć nawet. I to jest dla mnie tak po prostu miażdżące, absolutnie po prostu miażdżąca to jest dla mnie informacja i... Aż serduszko się kraja, naprawdę, no. Bo nieważne jak się rozwijamy szybko, nieważne co ludzkość osiągnie, istnieją miejsca, do których po prostu nigdy nie dotrzemy i... To boli, po prostu to boli. Ale to tylko takie osobiste moje odczucia, napiszcie mi w komentarzach, co wy uważacie. Dobra, ja idę. No Kaja, gdzie ty znowu idziesz? Tam ci nie będę musiała słuchać tych bzdur. Wiesz co,
Ej, Marysia, Marysia. Maja słyszała sprzeczkę przyjaciółek i postanawia ją wykorzystać, aby zaprzyjaźnić się z Marysią i nastawić ją przeciw Kai. Ej, nie tak ostro, może nie przepadamy za sobą z Kają, ale do ciebie nic nie mam. Ale ja do ciebie mam. Czemu podarować Kai spodnie? Bo miałam taką ochotę. Czego ty nie rozumiesz? Oj, no wiem, chodź, usiądziemy. Oj, no wiem, zachowałam się jak totalna idiotka. Przynajmniej to rozumiesz. A wiesz, widziałam, że się pokłóciłyście. No dobra, no tak, no bo Kaja cały czas nie wierzy w to, co mówię. Mówi, że to są jakieś bzdury. No nie wiem, jak mam ją przekonać, że to jest prawda. Serio? Ja tam uwielbiam astrologię i horoskopy. Serio? No pewnie. Mogę zobaczyć? Jasne. Wow. Wow, litery! Wow! Cały artykuł o sile Jowisza. I plakat z gwiazdozbiorem Koziorożca? Mega! To jest wiadomość dla tych wszystkich osób, które są teraz w trakcie pisania licencjatu, magistra, doktoratu nawet. Widzicie, kochani? Wy mówicie, że nie możecie nic tam pisać. Ludzie piszą artykuły o sile i wpływie Jowisza. Można dosłownie o wszystkim napisać. Ale super. Wiesz co, mam jeszcze Atlas Gwiazd i Atlas Nieba. Jeśli chcesz, to ci go pokażę. No co ty? Serio? No. Ale ta kretynka jest naiwna. Ona naprawdę myśli, że wierzy w te całe horoskopy. Nie było ciężko ją nabrać. A Kaja się ścieknie, jak zobaczy, że jestem nową, najlepszą przyjaciółką Maryśki. Ej, widziałaś gdzieś Maryśkę Madej? Kaja szuka Marysi. Pomaga jej w tym chłopak uczennicy, Mariusz Zawojski. Oboje nie wiedzą, co stało się z dziewczyną, która nagle gdzieś zniknęła i nie odbiera telefonu. Słuchaj, zawsze o tym marzyłam, ale Kaja mówiła, że są totalne głupoty. Głupoty? No co ty? Powinnaś to zrobić, jesteś świetna. Dzięki. No hej. Przez pół przerwy cię szukamy, co? Gdzie ty byłaś? No właśnie, no. I co ty w ogóle z nią tutaj robisz? Widzę, że Marysia potrzebuje waszego pozwolenia, żeby móc z kimś porozmawiać, co? Wiesz co, Maja... Nie, spoko. Zgadamy się jeszcze. Na razie, Mary. No wiecie co, no zagadałam się po prostu, no i miałam wyciszony telefon, przepraszam. Zagadałaś się z nią? No bo wiecie co, no bo Maja jest naprawdę super. I też interesuje się astrologią. I ja, Maryśka, naprawdę nie wiesz, co ty w ogóle mówisz. Przecież dosłownie przed chwilą namawiałaś mnie przeciwko niej. No tak, ale ona jest super, no Kaja. Dobra, nie zamierzam tego słuchać, pa. Zawsze myślałam, że Maja to totalna kretynka, ale okazało się, że jest super. W ogóle nie rozumiem, dlaczego nie lubią się z Kają. Jak to nie rozumiesz, dlaczego się nie lubią? Dosłownie podarła jej spodnie, no może dlatego, może... Ja mam z nią tyle wspólnych tematów. Najlepiej by było, gdybyśmy się po prostu trzymały we trójkę. Marysia postanowiła, że pogodzi Kaję i Majkę, bo lubi obie koleżanki i nie chce rezygnować z przyjaźni z żadną z nich. Teraz obmyśla plan, jak to zrobić. Zszywam spodnie Kai. Ty umiesz szyć? No właśnie nie. Wzięłam nitkę i igłę od woźnej, a teraz męczę się, żeby to zszyć i pogodzić Kaję z Mają. Cel szczytny, ale metoda głupia. Zszywać igłą i nitką? Zszywacza użyj! Co? Nie rozumiem. No Kai powiem, że spodnie zszyła Maja, a jej powiem, że Kaja chce się pogodzić i że ją przeprasza. Ale one się nienawidzą, zrozum, nie uda ci się to zrobić. Uda się, zobaczysz, tylko musisz mi pomóc. Tak, weź kartkę i długopis i pisz. Kaja, przepraszam za te spodnie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Lubię cię, Maja. A te spodnie to mi całkiem nieźle wyszły, nie? Nawet. Teraz musimy tak szybko przejść, żeby nas Kaja nie zobaczyła nigdzie. Już, spokojnie. Marysia jest pewna, że jej plan pogodzenia uczennic powiedzie się. Nie podejrzewa nawet, że Majka zaprzyjaźniła się z nią tylko dlatego, by zrobić na złość Kai. To znaczy, no, znalazłam jej w szatni z tą kartką. Pokaż. Kaja, przepraszam za spodnie, lubię cię, Maja? Kurde, ale co ona z nimi zrobiła? Jezu, Boże, ta małpa specjalnie to zrobiła, całkowicie zniszczyła, Boże... No sorry, Kaja, teraz najwyraźniej masz więcej dziur niż spodni. Tak krzywo poszyte. Brawo. Ale Kaja! Kaja, nie, o nie! Maja, czy ty się wreszcie ode mnie odczepisz, co ja ci zrobiłam? Dziewczyno, o co ci chodzi? Ty dobrze wiesz o co. Idę do dyrektora, będziesz miała przewalone, że grzebałaś w moich rzeczach. Ja jesteś jakaś nawiedzona, nigdzie ci nie grzebałam. Dziewczyny! No ale widzisz przecież, że znowu mnie o coś oskarża. No dobra, no ja zszyłam te spodnie. Jak to ty? Że co?
No bo chcę, żebyście się pogodziły, no i tyle. Ale zrozum to, że ja z Majką nigdy się nie zakoryguję, oszalałaś? Wybieraj, albo ona, albo ja. No, dziewczyny, ja was lubię tak samo. Muszę pomyśleć. Ty się będziesz jeszcze zastanawiać. Masz to. Kaja! Nie, czekaj. Niech sobie idzie, bardzo dobrze. Chodź, Marysia, ze mną. Nie słuchaj, Maj, idź za Kaja. Dajcie mi spokój, ja muszę pomyśleć. No widzisz, co zrobiłaś. Super, zadowolona jesteś. Tak. Myślałam, że się jakoś dogadamy, ale widzę, że się nie da. No, lubię obie dziewczyny. Maja tak samo jak ja uwielbia astrologię i horoskopy. No a znowu z Kają przyjaźnię się tyle lat. Nie wiem, którą mam wybrać. No i świetnie, właśnie o to chodziło. One już się o mnie pokłóciły. Ale Maryśka jeszcze całkiem jej nie olała. Muszę bardziej wkręcić tę idiotkę, że to ja powinnam być jej najlepszą przyjaciółką. Czy ci uczniowie serio w tej szkole nie mają sprawdzianów? Nie mają nauki? Czemu oni wszystko robią, tylko się nie uczą? Widzieliście kiedykolwiek w tym serialu, żeby oni byli w klasie i się uczyli? Ja nie! Marysia Madej pokłóciła się ze swoją najlepszą przyjaciółką, Kają Stępniewską, bo zaprzyjaźniła się z jej największą klasową rywalką, Mają Skrzyńską. Marysia musi teraz wybrać, z którą z dziewczyn będzie się przyjaźnić. Gimnazjalistka nie umie się zdecydować, dlatego próbuje rozwiązać swój problem za pomocą wróżb. Dosłownie, jakbym był nauczycielem i bym wszedł do tej sali i zobaczył to, co leży na stole, miałbym taką reakcję. Za to mi nie płacą. Dobrze, cię mi pole energetyczne. O, Mariusz, chodź. No, cześć. Mam jedną łyżeczkę kawy i 6 łyżek wrzątku. A możesz mi powiedzieć, od kiedy pijesz kawę? Nie piję, tylko będę wróżyć. Co? Ej, ty zwariowałaś. Właśnie rozmawiałem z Kają i powiedziała, że z tobą chcę gdzieś iść, ale ty nie chcesz. Nie teraz. Nie teraz! Lecznicze kamienie zaczynają działać. Jaka faza. Nie bierzcie dzieci leczniczych kamieni, nie bierzcie ich. Będę wróżyć. Trzeba obrócić lewą ręką 3 razy. Okej. Włosy ciemniste, wskażcie mi prawdy oczywiste. To jest oczywiście serial paradokumentalny, to są żarty tylko i wyłącznie i tak dalej, ale no, coś mi mówi szczerze, że jest dużo takich osób u nas w kraju, które rzeczywiście takie rzeczy robi i w takie rzeczy wierzy. Ja się serio zastanawiam, jak to jest w ogóle fizycznie możliwe? W XXI wieku, w czasach naukowców, badań i wszystkiego, eksploracji kosmosu, nadal się wierzy w energię kamieni magicznych, wpływ Jowisza na moje hemoroidy. Którą z przyjaciółek wybrać powinnam? Ej, ty zwariowałaś, wiesz co? Ja ci powiem bez tych fusów, dobra? Ej! No brawo! Zepsułeś wszystko! Chciałem z tobą normalnie porozmawiać, wiesz co? Ja nie ogarniam ciebie, wiesz co? Cześć! Nie tylko ty, Mariusz, nie tylko ty. Nie, Maryśka przesadza już z tymi wróżbami. Oczywiście, że dalej powinna się przyjaźnić z Kają. Ta Majka jest bardzo podejrzana. Nigdy nie lubiła Kaji ani Marysi. Zawsze im dokuczała. Teraz na pewno nie ma dobrych zamiarów. Maja jest zadowolona, że skłóciła przyjaciółki. Tymczasem Marysia wciąż nie wyczuwa podstępu dziewczyny i jest przekonana, że uczennica ją polubiła, dlatego chce się z nią przyjaźnić. A co jeżeli Marysi się nagle uda i rzuci jakąś klątwę na Maję? Nie, w sumie Maji nie szkoda. Podarła Kai spodnie! Wy nawet nie wiecie, jak to nagrywam, ile razy mi się myli Kaja, Maja, Kaja, Maja, Maja, Kaja, Maja, Kaja, Jasne. Tylko czegoś tu nie rozumiem. To jakby dwie postacie, tylko ta wygląda jak Kaja. No, też to czuję. To może być Kaja. Tylko patrz, jaka ciemna. To zły znak. No właśnie wiem, ale ta druga to wygląda jak chłopak. Może Mariusz? A to La Firenda z moim Mariuszkiem? No niedoczekanie, idę tam, mamę. No w sumie nie wiem. No ale pomyśl, co oni mają ze sobą wspólnego? Chyba to, że z obojgiem się pokłóciłam. A może... Ja tylko myślę. Może jest coś między nimi, no wiesz, może ze sobą kręcą. Nie no, zwariowałaś. Kaja i Mariusz. No nie wiem, nie wiem. Jak dla mnie, to Kaja zawsze leciała na Mariusza. No lubią się, to fakt, ale nie, to głupie. Za Marysią na półce jest kaseta VHS z chyba pierwszą częścią kwadrylogii Aliena i to absolutnie szanuję, to jest wspaniały film. Kai jest bardzo przykro, bo obawia się, że straciła najlepszą przyjaciółkę i Marysia woli spędzać czas z Mają. Mariusz stara się ją pocieszyć. Ja nie wierzę, że Majka od tak zakolegowała się z Maryską. To na pewno podstęp.
Wiesz co, też tak sądzę. Właśnie, go jak przekonać do tego Maryśkę? No jak to przekonać Maryśkę? Ona żadnemu z nas nie wierzy. Ona wierzy teraz tylko w duchy, energię kosmiczną i tak dalej. To trzeba podczas którejś z jej tych sesji przebywania duchów czy energii kosmicznej przebrać któregoś z nas w prześcieradło może i żeby ten koleś w prześcieradle powiedział Marysi: jestem duchem! Duchy nie istnieją. Wiesz co, Maryśka jest bardzo uparta, jak osioł. Jezu, wiem, ale Marysia tak za nią tęsknię. To była moja najlepsza przyjaciółka, naprawdę. No wiem, ale wiesz co, na pewno ona się opamięta. Wow, Mariusz, tam rączki przy sobie, co? Ja też mam nadzieję, żeby ona wróciła, proszę cię. Będzie spoko. Ha, a nie mówiłam? Patrz, co się dzieje. Mariusz, dlaczego się przytulacie? Ale ja ją tylko pocieszam. Tak? Pocieszasz? A może Kaja specjalnie udaje biedulkę, żebyś zwrócił na nią uwagę, co? Ej, weź ty się zamknij i nie wtykaj nos w swoje sprawy, dobra? Może chyba jej nie wierzysz, nie? Ale... Kaja, tak za moimi plecami? Ale Maryśka, zwariowałaś? Ej, tylko co ty jej nagadałaś? Maryśka, najrozsądniejsza osoba w całej szkole, która wierzy dosłownie dziewczynie, która była jeszcze 5 minut temu jej wrogiem, a nie swojemu chłopakowi, to jest chyba jej chłopak, no nie? I swojej najlepszej przyjaciółce. Całą prawdę, że od dawna lecisz na Mariusza. Przecież to jest jakaś córa Maryśka, chyba jej nie wierzysz, no? A co jeśli wierzę? Jej fusom i gwiazdom? Kaja, już nie jesteś moją przyjaciółką, wybieram Maję. Nie no, Maryśka oszalała. Przecież Majka nagadała jakieś bzdur tylko po to, żeby nas skłócić. Muszę wybić jej to z głowy. Albo nie. W nosie to mam. Proszę bardzo, jak jej tak zależy, to niech sobie ją weźmie. Dobrze, Kaja, i jeszcze ukaż Marysię. Zacznij się naprawdę umawiać z Mariuszem. Jesteś super, o wiele lepsza niż Kaja. Marysia jest podekscytowana, że zaprzyjaźniła się z Mają. Tymczasem Maja cieszy się, że dopięła swego i na dobre skłóciła przyjaciółki. Nie ma zamiaru spędzać czasu z Marysią. Co? Nie wiesz co, nie mogę teraz. Umówiłam się już z koleżankami, muszę do nich iść. Koleżankami? Ja myślałam, że jestem jedyna. Wiesz co, nie no, spoko. A wiesz, że dzisiaj jest noc meteorytów? A, poważnie. No, strasznie super. U mnie z balkonu wszystko dobrze widać, więc jak chcesz, to możesz do mnie wpaść i zostaniesz na noc. Nie, wiesz co, nie mogę dzisiaj. Aha, kurczę, to może innym razem. No. Wiesz co, ja sobie powtórzę na biologię, bo dzisiaj jest sprawdzian, a chciałabym dostać z niego piątkę. Strasznie się denerwuję. Co? Sprawdzian z biologii dzisiaj? No. O rany, totalnie zapomniałam, nic nie umiem. Nie no, na pewno coś pamiętasz z lekcji. No kurczę, bym pamiętała, gdybym uważała, ale byłam zajęta cięciem spodni koleżankom. Powiem wam, kochani, że dzisiaj mi jest strasznie jakoś tak źle się czuję, może będę miał gorączkę czy coś w ten deseń. Może to też słabe żarty są w tym filmie, takie niewyszukane za bardzo. A może po prostu Saturn ma na mnie zły wpływ? Nie no co ty, nie mam zielonego pojęcia o ekologii. Muszę mieć jakieś ciągi. Może masz jakieś? Nie no, w sumie wszystko umiem. Kurczę, a zrobiłabyś mi, no proszę cię, wiesz, obiecałam dziewczynom, że wybierzemy teraz make-upy na imprezę. Rozumiesz, Marysia, rzeczy ważne i ważniejsze, no nie? Kurwa, make-up jest ważniejszy od nauki, serio! I po prostu muszę teraz iść do nich, proszę. Idziesz na imprezę? No tak, wiesz, taka Wiola z liceum robi urodziny i nas zaprosiła. To co, zrobisz mi te ściągi? Powtórzysz sobie przy okazji wszystko. Nie ma, spoko. Dzięki, kochana jesteś. Nie ma za co. Co, najlepsza przyjaciółka miłego robienia ściąg. Żal mi Maryjski, bo jest naiwna i dobra, a Majka to po prostu wykorzystuje. No ale ma za swoje. Może zrozumie szybciej, co zrobiła, wybierając tym jędzem na swoją nową przyjaciółkę. No i o, niech się Marysia nauczy na własnych błędach. Czemu by nie? W klasie drugiej D trwa lekcja biologii z Barbarą Gruszką. Pani Gruszka. Ja jestem absolutnie pewien, że twórcy programu Szkoła specjalnie stworzyli dwie nauczycielki, czyli panią Kłosę, czyli dosłownie uosobienie wszelkiego zła, i panią Gruszkę, najukochańszą, najwspanialszą kobietę na świecie. I nie rozumiem zupełnie jak, bo to są dosłownie przeciwieństwa, ale obie kocham. Uczniowie piszą sprawdzian. Marysia zgodnie z prośbą Mai przygotowała dla niej ściągi. I co tu jest napisane? Kurde, nie wiem. Nie widzę. Dziewczynki, a co tam macie? Nic. Pokaż mi piórnik. Ściągi? No pokaż mi ten piórnik, co my tu mamy? Kokaina, marihuana, papieros... A, ściąga, wiedziałam! Dobrze, dziewczynki, czyj to jest piórnik? Nie wiem. Marysia. Nie wiem. Majka?
Oj, no mój, no. Ale pani profesor, ściągi nie są moje, no. Są Maryśki. Dziewczynki, lepiej się przyznajcie, bo będę musiała ukarać was sobie. Oj, no mówię, że nie są moje, no. Niech sobie pani zobaczy, to nawet nie jest moje pismo. Wow, ale jak to? Pozytywne wibracje Jowisza nie pomogły ci Marysia? Dobra, ja się już naprawdę jej nie będę czepiał. Ludzie mają różne pasje, rozrywki. Marysia może zajmować się horoskopami. Czemu by nie? A ja się będę nadal z tego śmiał, bo czemu by nie? Rzeczywiście. Niestety muszę ci zabrać kartkę i wstawić jedynkę. Nie, no dlaczego? Będziesz mogła poprawić ocenę później. A wy, kochani... Super, proszę, musiałaście zrobić? I musicie no, super. Przecież dobrze widzicie, mi zależy na to sprawdzianie. Ojku, cicho już. No Marysia, cicho, ja tu piszę sprawdzian. Zostaw mnie. Dziewczynki, proszę pani, mogę się przesiąść? Dobrze, tylko szybko. Jak Maja mogła tak zrobić? Jezu, one się nazywają Maria, Kaja, Maja. Czy twórcy szkoły, oni to specjalnie zrobili, prawda? Oni wiedzieli, że będę miał potem z tym problem. Myślałam, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Kaja nigdy by mnie tak nie potraktowała. Marysia jest wściekła, że przez Maję dostała jedynkę ze sprawdzianu. Zaczyna do niej docierać, że źle wybrała i nie powinna rezygnować z przyjaźni z Kają. Kaja, poczekaj, chciałabym z tobą porozmawiać. Chyba musimy pogadać. No chyba nie, spieszę się. Ej, ale dlaczego powiedziałaś, że to są moje ściągi? Ojku, Maryśka, proszę cię, nie przeżywaj. Poprawisz sobie tę jedynkę. Sama mówiła, że to umiesz. No tak, ale nie chodzi mi o to. No, przyjaciółki tak nie robią. Ale my nie jesteśmy ani nigdy nie będziemy przyjaciółkami. Jeszcze tego nie zajarzyłaś. Co? Ach, wspaniale. Po prostu będę spijał te łzy Marysi. Jaka pychota. O Jezu, miam, miam, czyste złoto. No to jesteś beznadziejnie naiwna i nawet do głowy ci nie przyszło, że chcę tylko tym wkurzyć Kaję. Ty chciałaś nas tylko skłócić. No brawo. Ty jesteś okropną czarownicą. Masz to wszystko odkręcić i powiedzieć Gruszce, że to nie są moje ściągi. O, w czarownicę też wierzymy? Weź spadaj, okej? Okay? Au! To nie ja. To ty sama się przewróciłaś. Pomocy! To nie ja. Jezu, Maryśka, co ci się stało? Jezu, ile to krwi? Pani profesor, nie pani co? O Jezu, wstawaj, chodź. Co to się stało? Jezu, Maryśka się skaleczyła. Marysiu, pokaż. Jezu, jak to się stało? Dobrze, chodź, pójdziemy do pani higienistki. Tam jest cenzura, ale chciałem powiedzieć, że rękę jej urwało. No kochani, bardzo was proszę. A ja przepraszam cię, przepraszam sto razy. Co to za zbiegowisko? Majka to okropna czarownica, ona chciała nas tylko skłócić. Jesteś i będziesz moją najlepszą przyjaciółką. Dobrze, spokojnie, dobrze, spokojnie, wybaczam ci, ty głupca się, ale dobra, pogadam o tym później, bo najpierw musimy cię poskładać. To jak macie mnie poskładać, to weź wróć się po moją dłoń. Ona gdzieś w sali leży, przynieś ją. Nie będę cię już zadręczać tymi moimi głupimi horoskopami. Dobra, uważaj na tę rękę. Te twoje horoskopy są nawet śmieszne. I trzy dziewczyny w tle sobie idą i w ogóle nie zwracają uwagi na to, że to sobie kobieta wykrwawia się. I patrzą sobie w telefon. Spokojnie. Już spokojnie. Masz chusteczkę może? Nie mam, nie mam. Ale ja byłam głupia, no. Prawie zniszczyłam moją przyjaźń z Kają. Już nigdy nie będę wątpić w to, kto jest moją najlepszą przyjaciółką. Bo zawsze będzie to Kaja. No i założyli aż... Marysia Madej ma założone na ręce kilka szwów po tym, jak Maja Skrzyńska popchnęła ją. Wszyscy już wiemy, jaką osobą jest Marysia, więc ja się założę, że jak ona pojechała do szpitala, jak lekarze przemyli jej tą ranę, to ona spojrzała na tą ranę, żeby zobaczyć, jaki jest kształt i czy to nie jest kolejna przepowiednia. Gimnazjalistka wcale się tym jednak nie przejmuje, bo bardziej cieszy się, że odzyskała swoją najlepszą przyjaciółkę, Kaję Stępniewską. Ale wiecie, co mam powiem? No, przeanalizowałam jeszcze raz ten horoskop. Nie. Spokojnie, kochani, spokojnie. Już wiem, że horoskopy to głupota. Ja teraz wierzę w wibracje. A dobra, dzisiaj już daj spokój. Ej, ale okazało się, że to są totalne bzdury. No, i tego się trzymaj, dobra? No tak, ale założyłam swój własny blog i ja będę pisać teraz o horoskopach. Zaraz wyślę wam linka. Czyli mówiąc inaczej, założyłam własny blog i teraz ja będę wszystko to zmyślać i zarabiać na tym duże pieniądze. Kartka w ciemno? Co to ma znaczyć? No i tyle. Dziękuję. Czy w kolejnym odcinku oni sobie robią parodię programu GOATS? Najwyraźniej to też musimy skomentować. Ale wracając, dziękuję wam kochani serdecznie za dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Przepraszam was jeszcze raz, naprawdę się dzisiaj jakoś strasznie źle czuję. Chyba będę miał gorączkę dosłownie. I możliwe, że te moje żarty nie były zbyt wyszukane, lub ewentualnie to moje tłumaczenie tego wszechświata z balonem też mogło mieć błędy, tak? Więc miejcie to na uwadze, ale plus minus chyba wszystko dobrze powiedziałem w zasadzie. Zapomniałem o jednym elemencie, czyli o dość ważnym elemencie, takim, że naukowcy aktualnie uważają, że ten świat się rozszerza, owszem, ale do pewnego
pewnego momentu i w pewnym momencie on się przestanie rozszerzać i on się znowu zacznie zmniejszać. To tak się teraz powszechnie uważa. To taka jeszcze ciekawostka, no już na sam koniec, tak dopowiedziałem. I jeszcze oczywiście nie zapominajcie dać łapki w górę i subskrypcji, a także wejść na mojego Instagrama, gdzie przypominam, wysyłajcie mi w wiadomościach prywatnych kolejne polecenia odcinków, które chcielibyście, żebyście skomentowali na naszym kanale. Tak, zgadza się, mówię naszym. Lakarną to my, wszyscy razem, mordadelki. Dzięki wielkie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku za 2 dni. Do zobaczenia.